Siemanko, ja jak berety. Lecimy po części do motorynki. A jedną w szczególności część. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Palimy sprzęta. Dobra, jesteśmy w garażu. Ojej. Powiem wam tak. Normalnie jak mówiłem rano, ja jak berety. Co tu się podziało z tą motorynką? Jednak prawdopodobnie to nie była wina gaźnika. Źle zdiagnozowałem problem. Mianowicie zerwał się klin. Zerwał się klin na wale, który kupiłem. Rano szybko przeleciał po niego. Koszt złotówka. Ja jakby co, nie, że to jest jakaś reklama albo coś, ale pewnie będzie dużo pytań w komentarzu, gdzie ja tutaj zaopatruję się w części i coś, bo już nie raz się mnie pytaliście. Ja kupuję części niedaleko w mojej okolicy, w sklepie takim motocyklowym. Tam są ogólnie części do takich zabytków. WS-ki, MZ-ki, Simpsony i tego typu sprawy. Suprabike. Link do sklepu, prowadzą też sprzedaż internetową, więc można dzwonić, pytać się, jak czegoś nie mają, jest w stanie załatwić części do danego motocykla. No dobra. Cóż, no trzeba będzie wymienić tego klina, sprawdzić jak to tutaj wszystko będzie grać. Mam nadzieję, że będzie palić, że nie będzie problemu. Jak widzicie, platynki wyciągnąłem. Wyciągnąłem platynki, ja też troszeczkę, no niestety, przyjanuszowałem, ale to tylko tak trochę, bo coś mi tutaj nie dawało tak zbytnio spokoju. Potraktowałem to też jeszcze lekko silikonem, posłuchałem was, wywaliłem cały ten klej na gorąco i zasilikonowałem to tutaj, żeby mi się to nie stopiło od temperatury, chociaż tutaj nie ma takich dużych temperatur, mi się wydaje przynajmniej, ale mogę się mylić. Wolę lepiej to już zasilikonować. Wczoraj była niedziela, więc tylko rozebrał, żeby zasilikonować. I ku moim zdziwieniu okazało się, że niestety klin został ścięty. Cóż, na szczęście miejsce tutaj ogólnie na wale. Rowek na wale i rowek na magnecie jest w stanie idealnym. Tam się nic nie stanęło. Ten klin już niestety no, nie był w idealnym stanie. Już widziałem, że on był na wykończeniu. Ale myślałem, że to jeszcze pojeździ troszeczkę, ale niestety nie pojeździło. Dwa przegazowania i niestety padło. Padło. Cóż, jakie dzisiaj będziemy mieć prace? Mianowicie takie, że założy z powrotem te platynki. Założy te platynki tutaj. Jeszcze troszeczkę potraktuję tego filca olejem. Tam kapnę jeszcze dla pewności. Co tu jeszcze z modyfikacji zrobiłem? Mianowicie takie coś, że przepolerowałem tutaj na wale. Tą całą krzywkę tutaj, co jest na wale. Przepolerowałem to. Wcześniej było takie troszeczkę, można powiedzieć, takie półrdzawe, tak jak tutaj to wygląda. Takie szorstkie strasznie. I przez to mogłyby platynki momentalnie znowu zejść. Wolałem więc poświęcić tak pół godzinki mojego czasu i przepolerowałem tutaj całą tą krzywkę. I teraz mi się wydaje, że ta krzywka w połączeniu z olejem tutaj na filcu powinno dać taki efekt, że platynki nie powinny się już tak szybko ścierać. Mam nadzieję przynajmniej. Z moich obliczeń to wynika tak, że się nie powinny już ścierać tak i że powinno to troszeczkę dłużej wytrzymać. Mam nadzieję.
U mnie przy WS-ie właśnie zarąbałem sprawę, że długo stała i nie chciało mi się tego magneta ściągać, bo teoretycznie jak długo postoi wam motor, kurde, rąbany magnes. Jak długo wam motor postoi, to przeważnie robi się rdza na tej krzywce, nie? A potem przy pierwszym odpaleniu po prostu działa to jak papier ścierny i momentalnie wam... Momentalnie wam ściera tutaj platynkę. Nie wiem, gdzie mam tą starą. Gdzieś tu mam starą. To w sam raz jest to wszystko na wierzchu, więc wam pokażę różnicę. O. Stara, a nowa. Jaka jest różnica? Ile jest starta? Dlatego wam mówiłem, że tutaj już jeszcze chwilę by to pojeździło, ale ile, to nie mam pojęcia. Po tych moich modyfikacjach pewnie prawdopodobnie by to trochę długo pojeździło już na tej krzywce, no ale niestety, jak widzicie, jest praktycznie połowa starta, nie? Przy tej czarnej. Przy tym czarnym przerwaczu jest połowa praktycznie starta. No i cóż. Ten plastik, jakby dali jakiejś lepszej jakości, to pojeździłby to o wiele więcej, lecz no niestety teraz wszystkie części praktycznie są chińskie, robione na gównolicie, a nie plastiku, nie to co oryginalne platynki dawne, z dawien dawna, z bardzo dobrego, mocnego plastiku, te co mam u mnie w motorynce, tam to nie chcę was skłamać, ale kupiliśmy motorynkę, mam z 10 lat, takie dobre 10 lat już mam motorynkę, i ani raz nie był zapon ustawiany. Na początku tylko jak kupiliśmy ją, a potem już zapon nie był ustawiany w ogóle. Teoretycznie tu miałem, mam ogólnie wszystko, to jest w tamtym motorynce ogólnie to wszystko jest zżygane olejem, ponieważ tutaj uszczelka puściła tutaj i zżygało tutaj cały ten stator, tam w tamtej u nas w motorynce mam wszystko zżygane olejem, więc jest zakonserwowane i choćby nawet nie wiadomo ile stała, to tutaj ogólnie nie ma rdzy, więc dlatego to też nie chce się to tak nie ściera się, o tak wam powiem, te platynki się nie ścierają, ale odkąd mamy motorynkę, ani raz jeszcze, no odkąd odkąd ją kupiliśmy, no na początku raz my ustawili, a od tego momentu ani raz nie było nic zgrzebane przy zaponie, tak wam powiem. Świeca była parę razy wymieniana i tyle, i gaźnik czyszczony. Ale przy zaponie nie było grzebane ani razu. Olej tutaj odgrywa bardzo dużą rolę przy takim zaponie, ponieważ no niestety tutaj trze to. Trze ta platynka cały czas, trze o tą krzywkę tutaj na wale, na magnecie i przez to jest tak, a nie inaczej. Nim gorszy plastik, tym gorzej. Dobra, pierwsze co, to założymy. Założymy platynki. Dobra. Śrubeczka. Na razie tutaj nic nie kontruje. Zabezpieczenie platynki. Cyk. No i dobra. I śrubeczka. Kondensator. I przewód. Przewód od cewki do przerywacza zaponu. Kondensator co robi? On prawdopodobnie, ja się tak za bardzo na elektryce nie znam, ale podbija napięcie chyba, że jest o wiele mocniej. Czyli jak macie mieć z sobą iskrę, to może być też taki prawdopodobnie problem, że kondensator możecie mieć zrąbany
I jest iskra za mała. Dobra. Teraz weźmiemy troszeczkę oleju. Nie mam szczykaweczki, tak to najlepiej by była szczykawka z igłą. To byłoby najlepiej. Najlepiej by była szczykawka z igłą, ale nie mam niestety. Lepiej więcej niż za mało tego oleju na ten filtr, bo on z czasem i tak stąd ścieknie, to ten filtr to pasuje od czasu do czasu, jak tak motorynka dłużej postoi, nasączać go, nie? Nasączyć go olejem, to nic nie zaszkodzi jej. Nie zaszkodzi jej na pewno. Dobra. Dobra, to jest. I teraz to gówno, przez które mamy najwięcej problemów. Przez które nie mogłem się przejechać. Przez to dziadostwo tyle problemów z odpaleniem. Zakładamy. Dobra, założone. Teraz zakładamy magneto. Dobra. Teraz trzeba znaleźć. Teraz to będzie chyba chwila przerwy. Muszę znaleźć jakąś podkładkę sprężną, więc widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Nie będę ukrywał, że próbowałem ją już odpalić. Odpaliła od strzała. Ale jest problem taki, że nie chcę trzymać wolnych obrotów. Prawdopodobnie nie wiem, czy ta śrubka tutaj od regulacji nie jest wyrobiona, ewentualnie przepustnica. Albo tamten cycek jest wykrzywiony, albo coś. Bo nie chcę trzymać wolnych obrotów w ogóle zapierona. Nie wiem czemu. Normalnie jak na złość nie mogę nagrywać. Musimy ustawić na lince, skoro tamta śrubka nie działa. Ma palić od na dotyk. Jak na razie pali wszystko idealnie. Lekko kopnę. No i dobra, chodzi. Zakładamy dekiel.
Tylko biorę, muszę jakieś śrubki znaleźć, bo oczywiście, kurde, za każdym razem nie rozumiem, jak to jest. Każdy motor, jak do mnie przyjeżdża, brakuje tych pieprzonych śrubek. Nie wiem, co to się, kurde, dzieje. Muszę chyba jakoś wytwórnie zacząć, kurde, tutaj prowadzić czy coś. Tych śrubek. Bo za każdym razem jest z tymi śrubami problem, kurde. Normalnie tego nie rozumiem. Chyba będę musiał zacząć za śrubki liczyć. Bo to jest dopiero na niepodobne. Tak każdemu, pomyślcie sobie przez rok, każdemu tak dokładać po śrubce. Ile się uzbiera? Pierona jeszcze trochę. Dobra. Musicie chwileczkę poczekać. Spróbuję gdzieś znaleźć takie dłuższe śrubki, żeby do tego pasowały. I ewentualnie wtedy się przejedziemy na miejscówkę. Pojadę na miejscówkę i przejedziemy się. Zobaczymy, czy to w ogóle jeździ. Widzimy się za chwilę. Jesteśmy na miejscówce. Testujemy sprzęta. Lusterko trochę mi rozwala, bo tak... Trasie się terapię za długie. Dobra, jedyneczka. O kurde. Zapomniałem, że to ma tyle mocy. Jedziemy! Maszyna, dawne czasy. Do prędkości maksymalnej to raczej nie będziemy nagrywać. Około 45 na godzinę jest prędkość maksymalna motorynki, więc raczej nie będę jej pałował, bo to nie mój sprzęt, jeszcze się zepsuje albo coś. I będzie potem wiadomo na mnie, nie? Jest to motorynka dwubiegowa tylko, były jeszcze wersje trzybiegowe. Tamte wtedy zapierdzielały tak do 50 na godzinę. Sąsiad mój miał kiedyś, zapierdzielała ostro, tak około 50-60 na godzinę. My mamy dwubiegówkę taką jak to i też leci tak 45 na godzinę. Jest pytanie dla was, zobaczymy, czy zgadniecie, ile taka motorynka ma koni mocy, możecie napisać w komentarzu. Zobaczymy, czy zgadniecie. Nie patrzcie tam na gogle ani nic, spróbujcie zgadnąć ogólnie, ile taka motorynka może mieć mocy. Za młodego tyle się takim sprzętem najeździłem, że masakra. Pierana o to godzi. Lecz no nie ukrywam, że teraz no nie jest to na mój, nie jest ten sprzęt na moją wagę niestety. Dobra, widzimy się w domu. Dobra, przestawię ją tak do MRF-a, żebyście mieli mniej więcej porównanie wielkości. Jakie kółeczka są w motorynce.
A jakie w MRF-ie. No i tak to się ma wszystko. Prędkości, jak mówiłem, maksymalnie nie będziemy robić, bo jedzie tak mniej więcej 45 na godzinę. Za bardzo pałować tego nie chcę, no nie mój sprzęt. Jakby coś się miało zepsuć, żeby potem nie było ogólnie więcej do roboty. Oczywiście wtedy byłoby na mój koszt. Cóż. Teraz następnym sprzętem, jakim się zajmę, będzie tutaj mój MRF. Tu mam do zrobienia tylko napęd. Muszę ściągnąć koło i podokręcać tam śruby dobrze od... Tu mam od wewnątrz, bo nie dam rady ich dociągnąć bez nie ściągania koła, o tak wam powiem. Nie dam rady tego tak dokręcić, bo mi zębatka przeszkadza i ślizg mi przeszkadza. Ogólnie wszystko mi tu przeszkadza. Żeby to podokręcać dobrze. No i będę musiał koło ściągnąć, ale tego nie będę nagrywał. Prawdopodobnie zrobię tam jakiś jeszcze jeden odcinek i pozwolę wam zadecydować, czym się zająć następnym, jakim sprzętem. Ale to dopiero w następnym odcinku, bo muszę popatrzeć dokładnie za częściami. Za częściami mniej więcej do motorów. I zadecydujecie, co mam tam kupywać, mniej więcej, który mam motor robić następny. I będą odcinki kolejne szły z remontów. Z jazdy ostatnio no nie mam czasu jeździć. Myślę MRF-a zrobić, żeby nim troszeczkę polatać, potrenować. Bo naprawdę no pasuje, jakbym chciał na jakieś zawody, teraz będą w Rzeszowie, we wrześniu. Z racji właśnie tego, że ostatnio była akcja taka, no akcja, no niestety tragedia w motokrosie polskim. No dwie osoby tam niestety zmarły. I zawodnicy oczywiście. No i niestety do września no wszystkie zawody są praktycznie odwołane, więc we wrześniu dopiero na jakieś zawody mogę podjechać i się pokazać. Jak będę w Rzeszowie, akurat mi dobrze pasuje, bo jest w miarę blisko, nie jest znowu tak tragicznie daleko, to prawdopodobnie się pokażę. Będzie pewnie sporo osób jak na początku. Jak na początku enduro, pitbike, jak się zaczynało, też było sporo osób, więc prawdopodobnie się pokażę, będziecie mogli ze mną tam pogadać, porobić sobie zdjęcia czy coś. No na razie jeszcze nie mam tam wlepa ani nic, żeby to porozdawać, ani koszulek. Myślę logo zmienić cały czas, ale no nie mam na razie żadnego pomysłu, żeby jakieś sensowne, takie swoje, moje własne logo wymyśleć, żeby nie było tam w tym logo MRF. Tylko jakieś moje własne, bo potem prawa autorskie i to wszystko. No, nie chcę zarabiać na tym, nie na swojej pracy, o tak wam powiem. Więc zmienię logo, wtedy zaczniemy jakieś koszuleczki, jakieś wlepki, żeby było dla was do porozdawania działać wtedy. No. Dobra, nie przedłużajmy odcinka, no jak widzicie maszyna chodzi, jeździ, zaraz jeszcze ostygnie, spróbuję ją odpalić. No i prawdopodobnie pójdzie do właściciela z powrotem. Z powrotem, jak będziecie mieć niedosyt motorynki, bo prawdopodobnie też będę musiał moją własną tam wyciągnąć, no nie moją, bo to jest mamy, ale rodziców, no mamy motorynka, ją trzeba będzie też wyciągnąć kiedy i przypalić, to wtedy ewentualnie wam dogram jakiś odcinek, ten VMAXa i to wszystko, ale to jak będę miał czas i wyciągnę tam tą naszą i będziemy ją palić, tam brakuje parę elementów, bo nie wiem czemu, ale jest rozbrakowana, ostatnio patrzyłem. Ale to się kupi, poskłada i będzie latać, mam nadzieję. Dobra, to ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku standardowo. Jak widzieliście, przez taką malutką pierdółkę tyle problemów. A tak to w poprzednim odcinku już byłby koniec z robotą. A tak wyszło, a nie inaczej. No. Dobra, czyli podsumowanie. Podsumowanie mojej całej roboty, musiałem wymienić cewkę, bo niestety była tam rozchwiana. Rzeczywiście, no niestety, nie ukrywajmy, słabo troszeczkę iskrę podawało to. Jakieś tam prawdopodobnie było przebicie w środku albo coś tak samo. Musiałem wymienić kondensator, musiałem wymienić przerywacz cały, platynki. No i niestety musiałem jeszcze wymienić klina. I tyle. Klamka to jest, tutaj kolega wywalił. Oparł się o sprzęt i złamał klamkę sprzęgła.
ale to kupiłem na własny koszt, no, na kolegi koszt kupiłem, więc to się nie wlicza tutaj w robotę. A i Rolgas to podratowaliśmy i tyle, no. Podratowaliśmy. Miałem kupić Rolgas, ale zapomniał. Skleroza nie boli niestety. Dobra, tyle. Więc do usłyszenia, do następnego. Trzymajcie się. Na razie, trzymajcie się. Hej! 3, 2, 1, go!